tu Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj wrócić do tematu tego zjednoczenia klanów, tak często przypominanego przez Michaela Matta. Dzisiaj jednak nie chciałabym wchodzić w jakieś tony polemiki z nim, tylko raczej zwrócić uwagę na to, co widzę niejednokrotnie w komentarzach, w dyskusjach, które są pod moimi filmami na głównym kanale. Odnośnik oczywiście do kanału umieszczę w opisie. Otóż wydaje się, że wiele osób myli dwie tak różne od siebie rzeczy, jak jedność i ujednolicenie. Mianowicie nie chcą zaakceptować tego, że inni w sprawach, które nie są absolutnie fundamentalne dla naszej wiary, mają prawo do posiadania odmiennych poglądów. Nie mówię tu o kwestiach dogmatycznych, nie o takie chodzi. Ale na przykład o takie, czy Franciszek jest papieżem, czy jest antypapieżem? Czy Benedykt ważnie zrezygnował, czy nieważnie? A zatem, czy mamy antypapieża? Chcę podkreślić, ja nie twierdzę, że to jest w ogóle nieważne, czy prawidłowo jakby pojmujemy te kwestie. Tylko w historii tak było, że niejednokrotnie nawet wielcy święci mylili się w tym temacie. Na przykład święty Wincenty Ferreriusz, który antypapieża uważał za papieża. Więc jeśli takie rzeczy zdarzały się naprawdę wielkim świętym, jak ktoś niewiele wie o świętym Wincentym Ferreriuszu, to zachęcam, żeby poszukać sobie. To był ktoś naprawdę wyjątkowy. Jeżeli tak wielkim ludziom, tak sławnym ze swojej świętości, których świętość była potwierdzona spektakularnymi cudami, jeżeli takim ludziom zdarzało się błądzenie w takim temacie, to oczywiście nie oznacza, że on jest nieważny, to oznacza tylko tyle, że może nie być tak super istotny dla naszego zbawienia. Ja bym zachęcała, żeby postawić sobie właśnie pytanie, ile jest w nas takiej nietolerancji i takiej niechęci do akceptowania tego, że no jednak ktoś inny ma prawo mieć odmienne zdanie i można się z nim spierać, ale niekoniecznie trzeba go, że tak powiem, kolokwialnie odżegnywać od czci i wiary, jak to się niejednokrotnie w komentarzach dokonuje. To co najistotniejsze, to byśmy się naprawdę starali szukać prawdy. Bo tym mianem nasz Pan nazywa samego siebie. I tak, to nasze poszukiwanie zawsze będzie niedoskonałe, ale poszukiwanie każdego z nas i trzeba aprobować to, że i my błądzimy, i inni błądzą. Niekoniecznie od razu ulegać emocjom i innych, że tak to nazwę, wyklinać. Tego typu postawa tak naprawdę zresztą nie jest katolicka. Jeżeli nasz Kościół nazywa się katolickim, czyli powszechnym, to z założenia nie ma w nim miejsca na ujednolicenie. Jest jedność wiary, ale ujednolicenie jest czymś zupełnie innym. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Zachęcam do subskrypcji. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.